podsumowanie pewne radości Pani Rzeczyła. Gratulacje wygranego meczu. No dzisiaj troszkę inaczej mecz wyglądał. Dzisiaj jestem bardziej zadowolony z postawy zawodniczka. Aczkolwiek jeszcze musimy bardziej grać na wyjeździe, zwłaszcza gdzie zupełnie inaczej się gra niż na innych boiskach. Tutaj żadnych pretensji do tego oczywiście nie mamy. I dlatego, żeby przeciwstawić się, powiedzmy, dość dobry zespół, dobra gra, naprawdę dobrze grała dziewczyna, super. Podjęliśmy walkę, w pewnych momentach mogliśmy jeszcze dalej ustać na nogach, tak kolokwialnie mówiąc. Trochę nam coś zaszkodziło, powiedzmy, w tym momencie, aczkolwiek no to dalej zaczynamy, rozmawialiśmy, że nie patrząc na zrządzenia losu, musimy, no, trudno używać zębów, łokci i tak dalej, jak nie może to się odbywać w sposób chodzi o dobro. Trzy kropki. Jeszcze raz gratulacje, naprawdę bardzo dobrze zagrał dzisiaj zespół Dortego. Trochę powalczyliśmy, ale stopniowo powiększała przewagę. Oczywiście te trójki nas mocno, znaczy dzięki tym trzem trójkom, bo bodajże byli bardziej odskoczyli i kontrolowali cały czas ten wynik. Próbowaliśmy się szarpnąć, gdzieś tam nam się udało, ale zabrakło sił. No i jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o komentarz dzisiejszego spotkania Roxany Schmidt. Chciałabym prosić o wypowiedź tych goszczy i serdecznie podziękować naszym kibicom za przyjazd tutaj i za wsparcie. Nie były udane te dwa mecze, jednakże teraz trzeci jest u nas w domu w Błotkowicach i postaramy się postawić jak najtwardsze warunki Bydgoszczy, żeby wygrać ten mecz i przełożyć naszą serię. Pasę. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o podsumowanie spotkania trenera tego, pan Tomasz Kek. Myślę, że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ten mecz będzie wyglądał tak jak mecz wczorajszy, czy ten z drugiej rundy. Zespół Polkowic jest bardzo mocnym zespołem personalnie, stąd dzisiaj mecz był zdecydowanie bardziej wyrównany. Musieliśmy naprawdę włożyć sporo wysiłku. Mnie cieszy tylko fakt, że wygraliśmy deskę dzisiaj. Wczoraj przegraliśmy, wczoraj zespół Polkowic miał 20 zbiórek w ataku, dzisiaj zdecydowanie mniej, wygraliśmy deskę i to nas bardzo cieszy, a tak poza tym to myślę, że graliśmy rozsądny basket i szukaliśmy się na pozycjach 19 asyst w całym spotkaniu, stąd te rzuty trzypunktowe, gdzie po prostu potrafiliśmy rozczytać defensywę przeciwnika i podać tam piłkę, gdzie była ustawiona zawodniczka na wolnej pozycji, stąd szła pomoc. I myślę, że to taka spora kultura gry i sądzę, że to był nasz dobry mecz, kolejny dobry mecz. Myślę, że zrobiliśmy jakiś tam krok w kierunku finału, ale do finału dostanie się zespół, który wygra trzy spotkania, a nie dwa, w związku z tym absolutnie nie lekceważymy przeciwnika i jedziemy z pełną koncentracją do Polkowic. Jest tak jak powiedziałem, to jest bardzo wyrównana stawka. Dzisiaj Wisła przegrała ze Śledzą u siebie i te mecze są, nie są łatwe, wymagają wielkiego wysiłku i również za ten główny wysiłek dziewczynom bardzo gratuluję. Dziękuję bardzo. Komentarz do dzisiejszego spotkania. First of all, I want to say thank you to our fans. It's not easy to play two games back to back. I really don't know why we even do that in Polish League, but our fans have been awesome. And I don't know, we still have one game left. So my teammates, you know, we came in focused and we stick to our game plan. And finally, like I've said the last couple games, we finally realize and we make sacrifices in our own games. You know, and everybody, you know, everybody just really wants to play for Artego and wants to play for coach. And what he says, everybody is just listening to, and we play defense. I mean, defense, we win games. And no one on this team cares how many shots they take, how many points they score. And finally, we got to that point where that's not the main focus. Our main focus is defense. And, you know, when we play great defense, you know, we're the best team in the league. But we still have one team, we still got one game to go, and you know, CCC is still a great team. You know, they're gonna fight, and you know, but again, we want to say thank you to our fans and Artego, because they really supported us this whole season, and especially these last two games. Czy jakieś pytania są? Nie. Dziękujemy.